Hejka kochani, witam Was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj sobotę i jest mega upał. Nawet przed chwilą dostałam alert, że będą właśnie ogromne upały, więc zapewne będę dzisiaj siedziała troszeczkę w basenie. Sobota jak nigdy bez Łukasza, dlatego że Łukasz wyjechał na zlot i tu pewnie pomylę nazwę, ale to się nazywa jakoś Monster Truck, coś tam. No, wyjechał z bratem oraz ze znajomymi, no i niech się chłopaczyna rozerwie, a my spędzimy czas razem. No i co? Idziemy jeść śniadanko. Witajcie w nowym vlogu. Właśnie zeszłam na dół, byłam na chwilę u góry. I powiem Wam, że z tym DaVinci'm to nie jest takie łatwe i hop-siup, jakby mogło się wydawać. Szukam końcówki do iPhone'a, bo chcę sobie podpiąć obiektyw, żebym miała większy. I zrobimy sobie kawę. Nie chcę mi się na razie denerwować tym DaVinci'm, mi to nie wychodzi. Pewnie może przez to, że mam też betę, a nie wykupiony program pełny. Może wtedy byłoby łatwiej. Nie wiem, muszę do tego systematycznie powoli podchodzić i może to ogarnę, ale teraz mam dość. Minęła godzina i niewiele się nauczyłam. Jeszcze trochę pooglądam tych poradników, zobaczymy. Kiedyś do tego dojdę, spokojnie. Byłam, kochani, na chwilę na polu. Przed chwilą wróciłam, jest za gorąco na razie na ten basen. Boję się, że zemdleję, że coś mi się stanie, wywrócę się. I nikt mi nie pomoże, więc stwierdziłam, że nie, no dzisiaj naprawdę są upały i basen niby jest okej, ale wiecie, ja tylko jedną nogą wchodzę. Wczoraj w ogóle byłam na basenie faktycznie z Łukaszem, że weszłam cała, w sensie powiedzmy, że do basenu, po prostu na ponton weszłam, ale sama sobie na pewno nie poradzę, więc no nie będę na razie ryzykować. O, jednak słońce jest naprawdę konkretne. Tak jak widzicie, tutaj w tle jest mój fotel, także poruszam się albo o kulach, albo na fotelu. No i co? Oglądam teraz jakieś vlogi, tak sobie chilluję, słuchajcie, nigdzie dzisiaj się nie śpieszę. No i sobie leżę, brzuchol mi wystaje, powiem Wam, że trochę ten brzuch mi zszedł, w sensie mam mniejszy, dlatego że powiem Wam, że obciążone jest całe ciało, jak się skacze na jednej nodze, wszystkie mięśnie są pospinane, takie bicepsy mi się porobiły, że no nie do uwierzenia, no i brzuch też zauważyłam, że się wzmocnił, no i tak jak widzicie się zmniejszył, więc myślę nad tym, żeby wieczorem sobie poćwiczyć na brzuch, oczywiście bez obciążania stopy. Ale dzisiaj to tak, raczej też nie będę żadnego sobie obiadu robiła, nic nie będę cudowała, jest tak gorąco, że co najwyżej może jakiś koktajl sobie na obiad zrobię, bo szczerze ani mi się nie chce stać przy garach, ani też nie mam ochoty jeść. No i tak wygląda dzisiejszy dzień, w sumie każdemu się należy chill, bo czemu nie? No właśnie. W czwartek przyjeżdża moja siostra, będziemy robić zabieg Encanto brazylijskie, keratynowe prostowanie włosów. No więc też ostatnio właśnie w zeszłym tygodniu się pofarbowałam, tak się pofarbowałam, że mam placki, zresztą na pewno to widzicie w filmach, no ale sama się farbowałam, no i wyszło jak wyszło, no trudno, życie od zabiegu Encanto, znaczy inaczej, do zabiegu Encanto trzeba się też przygotować, minimum tydzień nie można farbować włosów, więc skoro umówiłam się z siostrą na powiedzmy okolice czwartku, że będziemy robić sobie wzajemnie zabieg, no to po prostu farbowanie za tydzień od zabiegu lub dwa, trudno, życie, no, ale włosy trochę się może wzmocnią i jakoś to będzie, więc ja na razie sobie właśnie pochilluję, mam tutaj wiatrak i poczekam na to, żeby troszeczkę słoneczko zeszło, albo wyjdę po prostu za chwilę, bo naprawdę na razie to jest całkowita patelnia. Dobra, kochani, jeszcze przed tą kawą zjem sobie maliny. Łukasz mi zerwał, to są maliny tutaj od nas.
mamy je jakby za płotem, wy nie widzicie tego na filmach. To jest smaku. Dobre, ale kwaskowe. Właśnie takie były w owsiance, takie kwaskowe bardziej. A przy okazji wam pokażę stylówę, jaką mam. Więc od góry top, a poniżej takie kąpielówki Łukasza. Ja teraz chodzę w jego spodenkach, bo mi pasują, jest mi wygodnie. W ogóle faceci mają lepsze ciuchy niż my. Taka jest prawda. No, no i zaraz też idę na basen, to kąpielówki wskazane. Mam nadzieję, że się nie utopię, bo słuchajcie, nie ma nikogo. Jakby drugi brat Łukasza też jest na wyjeździe, więc jeśli się utopię, no to wszystko jest możliwe. Zostaję sama z Kiarą, więc nikt mnie nie uratuje. Kiara tam w tle, za mną, ale pycha. Wiecie co, jem mambę, jednak nie. Jednak zrobię sobie herbatkę i zjem z ciasteczkami. A co? Będę sobie dzisiaj dogadzać. No chciałam się wam, kochani, pochwalić. Pierwszy mój zbiór ogórka z mojego własnego warzywniaka. Więc całkiem duży wyrósł i teraz będzie ich coraz więcej. Także fajnie, w przyszłym roku na pewno będzie warzywniak większy. Dobra, kochani, ja jestem w basenie. Udało mi się jakimś cudem i to jeszcze z kamerą tutaj wejść. No niezbyt jest to mądre, żeby do basenu wchodzić razem z kamerą, no ale już trudno. W każdym bądź razie, słuchajcie, w przyszłym roku na pewno będzie więcej warzywniaka, to już jest pewne i potwierdzone, wszystko rośnie. Szkoda mi tylko, że ja nie mogę o to też dbać, dba sam Łukasz, no i sam podlewa i ogarnia, więc dobrze się w sumie stało, że w tym roku nie jest powiększony ten warzywniak, no bo Łukasz by musiał sam o niego dbać. No ale Łukasz kupi korniszony i ja kupiłam dzisiaj słoiki, więc będę robiła przetwory z tych korniszonów. No i na pewno we wakacje, no i na pewno we wrześniu weźmiemy się właśnie za te winogrona. Tutaj są trzy odmiany pysznych, słodkich winogron. Z których tworzą się pyszne kompoty, no i będziemy robić. Będę kończyła, bo tutaj sąsiedzi są i jakoś tak dziwnie, nikt tu nie wie, że nagrywam oprócz Łukasza. No więc dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, zapraszam na kolejne vlogi, trzymajcie się, buziaki, bajo!